firmy Capgemini. Na co dzień jestem kierownikiem projektów, realizujemy duże systemy, klasy Enterprise, ale miałem przy okazji realizować bardzo ciekawy projekt wewnętrzny, innowacyjny. Ja nie chciałem dzisiaj opowiedzieć. Ten projekt związany z tematem Internet of Things, IoT. Bardzo chwytliwe hasło, bardzo popularne. Nie wiem, czy ktoś, to kto słyszał IoT? Ręka w górę. Tak na próbę, tak się spodziewałem, że w tej grupie, jak wszyscy będą słyszeli, więc ten wstęp bardzo krótko. Dużo się mówi, w internecie aż huczy. Wielkie firmy prześcigują się w deklaracjach, ile przedmiotów podłączonych w stronę do internetu będziemy mieli w 2020 roku. IBM mówi 30 miliardów. Gartner, wielka firma analityczna, 50 miliardów. To są abstrakcyjne ilości, nieweryfikowane, trudno powiedzieć, co będzie. Ale ponieważ duże firmy w to inwestują duże budżety, to się stanie rzeczywistością prędzej czy później. No i możemy czekać, patrzeć na to, co dadzą inni, ale możemy teraz robić coś sam, bo w tej dziedzinie wcale nie trzeba niesamowitych budżetów inwestycyjnych, trzeba mieć laboratorium z jakimiś używanymi urządzeniami, które są niedostępne dla przeciętnego zgracza chleba. Można zacząć zabawę z Arduino, Raspberry Pi i stworzyć coś nowego. I w każdej nowej dziedzinie ta jest już nie taka nowa, bo IoT mówi się od dawna, ale w tej chwili jest boom. W tej dziedzinie naprawdę można się szybko przebić z świetnym pomysłem. No okej, okay, trzeba jeszcze mieć słuchawki do biznesu, że trzeba ten pomysł sobie przekuć na coś realnego, ale ten pomysł będzie kluczowy do jakiegoś ciekawego zastosowania. Więc na pewno zachęcam do eksperymentowania. No i tu przykład naszego eksperymentu, bo chcieliśmy też sami spróbować swoich sił, żeby coś powiedzieć. Małe zastosowanie, najczęściej mówiąc o IoT, wszyscy mówią, że przedmioty codziennego użytku, które były podłączone do internetu, najczęściej te pojedyncze końcowe urządzenia nie są podłączone do internetu, ze względu na to, że mają być energooszczędne, mają jakieś uproszczone nadajniki, bo 3G, Wi-Fi są pełnoszerne, używają innych technologii, komunikują się z gatewayem, czyli bramką rozniszczącą w komunikacji z internetem i to ten gateway jest de facto podłączony bezpośrednio do internetu. I w tym naszym rozwiązaniu też będzie coś podobnego. Co my wymyśliliśmy? Wymyśliliśmy sobie projekt wewnętrzny o nazwie kodowej LAST, lokalizator regionalnych zestawów mobilnych. O co chodzi? Działa nasze biuro w Kabylni we Wrocławiu. Zajmujemy w dwóch biurowcach, takich 12-piętrowych, po 6 pięter. Tak? Nie rozumiemy całych budynków, tu 6 pięter, tam 6 pięter. Mamy 80 projektów i kilka takich agilnych zestawów mobilnych. Mobilne to taki telewizor z komputerem, ale nie takim laptopem, tylko jakim budowanym z tyłu na wstojaku, który możemy sobie wypożyczyć do projektu. Wstawiamy sobie w koncie, on jest cały czas włączony i na przykład, jeżeli mają projekt jailowy, prezentuje burn-down charta albo continuous integration, wynik ostatniego builda. Także mamy cały monitoring, co się dzieje w projekcie. Taki zestaw można sobie pożyczyć, jak mówiłem, ale ponieważ cały projekt pracuje ginie, to oni się rozrastają, przechodzą do innego pokoju, potem zmieniają piętro. Zarządzanie tym wszystkim już jest pewnym wyzwaniem, tak żebyśmy wiedzieli, gdzie dany zestaw mobilny jest w tej chwili użytkowany. No, można by je przypiąć linką Kingstona do kodelfera, no, ale to tak to zaprzecza tej idei agilności. Trzeba wezwać administratora, który przyjdzie z kluczykiem, odepnie. Nie o to nam chodzi. Chcemy mieć swobodę. Można wreszcie wysłać maila na all z pytaniem, gdzie jest zestaw mobilny numer 6. No znowu, 800 osób dostanie maila, którego dotyczy to małej grupki osób, też nieprofesjonalne. Ponieważ my jesteśmy firmą softwareową, pomyśleliśmy, że zrobimy system, który pozwoli nam lokalizować przedmioty wewnątrz budynku. Chcieliśmy zmierzyć się z technologią, chcieliśmy popróbować coś nowego. Udało mi się uzyskać zgodę zarządu na budżet, na finansowanie i grupą studentów robiliśmy projekt
zasadniczo ja na 80% czasu jestem w takim klasycznym, komercyjnym projekcie dla klienta, a 20% czasu poświęcam na ten projekt, a ci studenci cały swój tam dostępny czas. Czyli będziemy mówili o lokalizowaniu przedmiotów wewnątrz budynków. Jeśli mówimy o hasło lokalizowanie, od razu wszystkim kojarzy się nam GPS. Niestety GPS jest świetny, używamy go w samochodach, sprawdza się super, to w przypadku lokalizowania przedmiotów wewnątrz budynków, mówimy o takim biurowców, stal, beton, sygnał GPS tam nie dociera. Poza tym my mamy ileś piętr jeden od drugim, bardzo jest ważna informacja, na którym piętrze jesteśmy dokładnie. W przypadku GPS-a trudno jest uzyskać taką dokładność. No więc najciekawsza część tego projektu to był taki research technologiczny. Mieliśmy pełną dowolność, szukaliśmy wszystkich możliwości, co jest na rynku dostępne, co jest możliwe. No i tak naprawdę sobie daleko tak nie trzeba szukać. Zwykłe Wi-Fi wystarczy. To było dla mnie zaskakujące, ciekawe. Jeżeli mamy w danym budynku kilka access pointów, one cały czas nadają sygnał radiowy. My możemy rozpoznać, który to jest access point, na przykład po adresie MAC tego urządzenia. Możemy zmierzyć siłę tego nadajnika i zależnie od informacji z kilku access pointów możemy pewnym przybliżeniem określić nasze położenie. To nie jest tak wydumana idea teoretyczna, to jest rozwiązanie stosowane praktycznie. Muzea, stadiony wykorzystują to. I to w bardzo serdeczny sposób. Tu podejrzewam, jest sporo osób, które zajmuje się sprzętem, technologią. To może dla was nie będzie aż takie zaskoczenie, ale nasze telefony, smartfony mające włączony moduł Wi-Fi, ale nie połączone z access pointem, tak naprawdę dają się namierzać. Access point może zebrać adresy MAC telefonów pojawiających się w jego zasięgu, a MAC jest unikalny i możemy śledzić, jak często ten telefon pojawia się w okolicy, w którym miejscu, do naszej wiedzy i woli. Tak? To jeszcze nie jest wyłom jakiegoś bezpieczeństwa z brada naszych danych osobowych, ale to już się znacznie identyfikuje w jakiś sposób nas. Stadiony używają tego w dobrej wierze. Oni monitorują przepływy masy ludzi, starają się tak zaplanować szlaki, kanały komunikacyjne wewnątrz swoich budynków, aby w razie wybuchu paniki, ewakuacji móc przewidzieć, czy te trakty są odpowiednio przepustowe, czy taka ilość osób dostatecznie szybko będzie mogła się ewakuować. Co robią inne instytucje z tym, jak do tego wykorzystują, to nie wiem. Więc jeżeli ktoś jest freakiem bezpieczeństwa, to mógłby chcieć zawsze wyłączyć swoje. W naszym wypadku niestety Wi-Fi nie mogliśmy wykorzystać, znaczy nie chcieliśmy wykorzystać. Na każdym piętrze u nas mamy tylko dwa access pointy, a przy takiej ilości z informacji trudno mówić o lokalizowaniu. Tak to szukaliśmy dalej. Wpadłem na taką ciekawostkę, jakim jest technologia NFC. Kto słyszał o NFC? Near Field Communication. Ja słyszałem, wszyscy słyszeli. Większość smartfonów ma NFC. Ale czy ktoś używał tego do czegoś konkretnego? Ja słyszałem, że można. O, super. Ja wiem, że mój telefon ma, wiem, że można wymienić kontakty, zbliżając telefony ze sobą na małą odległość. Tak i tyle. No, ale raz tylko wykorzystałem, fajnie, po co to. Ta technologia moim zdaniem jest trochę niedoceniona. Jest ciekawa. Można zrobić tym parę fajnych rzeczy. Na rynku dostępne są tagi NFC. Ja to przyniosłem takie promocyjne mojej firmy, gadżety do rozdania dla was, ale one są ogólnie dostępne bardzo tanie. I czym jest NFC? Tak naprawdę układ elektroniczny jest pasywny, nie wymaga baterii, ale jest związany siłą fali radiowej z naszego telefonu i jest programowalny. Tak? Tak małe urządzenie możemy zaprogramować. No, tym programowaniem to wygrywane, możemy to zapisać około 120 bajtów, ale już to daje pewne ciekawe możliwości. Nie, wyobraźcie sobie, że chodzicie się spać wieczorem, macie blisko łóżka lampkę nocną, tam na której zawsze jest szafkę nocną, na którą stawiacie telefon. No i ponieważ telefon jest blisko głowy, no to co, warto byłoby wyłączyć Bluetootha, wyłączyć Wi-Fi, włączyć budzik, wyłączyć dźwięki, żeby nas coś w nocy nie budziło.
ileś operacji, jestem zmęczony wieczorem, nie staram się tego robić za każdym razem. A właśnie tak NFC może nam to zautomatyzować. Możemy go tak zaprogramować, że on wykona te wszystkie czynności dla nas. My sobie umieszczamy tą naklejkę na blacie na tej szafce nocnej, wchodzimy telefon i z głowy. Drugi taki możemy umieścić sobie w samochodzie, gdzie nam się włącza zestaw głośnomówiący. Trzeci w pracy koło laptopa, nie wiem, po lewej, wyciszenie po prawej, głos normalna. Fajna ciekawostka, jakby ktoś chciał, to zachęcam tutaj, będę jeszcze rozdawał jakieś pytania. To jest taka krótka instrukcja, ona jest taka dla początkujących. Naprawdę w internecie można znaleźć informacje. Jedna uwaga, NFC jest w Androidzie, w Windows Phone, iPhone też, ale tylko do płatności złożeniowej. Nie możemy sobie tak dowolnie tego oprogramować. Czemu? Nie wiem, ale może coś się zmieni, tak? Kolejna wersja systemu operacyjnego, może coś się zmieni. NFC też nie wybraliśmy naszego rozwiązania. Ono działa na odległość 1-2 cm. Czyli musielibyśmy założyć, że ktoś przemieszczając się z tym zestawem mobilnym syntezatorkiem zbliży się na tak małą odległość do jakiegoś czujnika. Nie każdy to zrobi, nie każdy by się chciał, nie każdy zapomną. Nie jest to wiarygodna rzecz. Odrobinę lepszym, podobnym rozwiązaniem jest RFID. Czy to jest, tutaj proszę tłumaczyć, w galeriach handlowych, mam sklepy, wiele produktów ma taką niewinną naklejkę. Tak? Jeżeli ona nie zostanie rozmagnesowana podczas zakupu przy kasie, wchodzą przez bramkę, pipczy. Czemu pipczy? No ponieważ te bramki są nadajnikami RF działającymi już lepiej niż NFC na 30 do 50 cm. Ile wzbudzają w tym obwodzie prąd i odczytują informacje i włączają, nie włączają alarm. Przymierzyliśmy to też do naszej infrastruktury. Mamy na każdym piętrze dwa wejścia, więc przy każdym wejściu musielibyśmy zainstalować te bramki. A jeżeli ktoś wejdzie na piętro przez jedną bramkę, to potem może przechodzić przez pokoje i nie wiemy, co się z tym dzieje. Jakbyśmy chcieli, namierzając odległością do pokoju, chcielibyśmy taką bramkę zainstalować przy każdych drzwiach. Nie tylko, że to jest kosztowne, to jest spore odległości, no nie byłoby to wygodne do zrobienia. I w końcu wpadłem jeszcze na inne rozwiązanie. Beacony. Ostatnie pytanie. Kto słyszał o beaconach? Ręka w górę. Czym jest beacon? Też sporo. To już jestem bardzo zaskoczony. Ci, co nie słyszeli, to już się umówcie się. Beacony są dosyć nową rzeczą. Ja rok temu jeszcze nic nie słyszałem, czym są beacony. Dzisiaj już prawie jestem ekspertem. Ta technologia pojawiła się 2 lata temu. To jest bardzo frapujące, ciekawe urządzenie. Tu jest taki poglądowy slajd prezentujący beacona firmy Estimote, która trochę więcej obrazuje, jak to działa. Tak, czyli mamy mały kabel elektroniczny w eleganckiej budowie z baterią, który działa w standardzie Bluetooth 4.0. Ten standard nazywany znaczy Smart albo LE, jak Low Energy. I właśnie to jest klucz całej sprawy. W standardzie Bluetooth 4.0 względem poprzedniego nie zwiększono szybkości transmisji, ale zwiększono energooszczędność. I to tak drastycznie, że to urządzenie jest w stanie pracować na baterii przez 2-3 lata. To nie, osoby, które zajmują się elektroniką, muszą przyznać, że to jest fenomen, bo naprawdę bardzo trudno jest skonstruować urządzenie pracujące 24/7 przez tak długi czas. I tu pojawia się duże pole do zastosowań. Dodam tak, że te urządzenia nie są tak drogie. Rok temu kupiliśmy je za 140, tylko 3 deweloperskie urządzenia na testy. W tej chwili do systemu produkcyjnego kupiliśmy firmy polskiej Contact.io z Krakowa za 80 zł za sztukę. Temat się bardzo rozwija, coraz więcej firm je produkuje, różne warianty i można znaleźć coś, co bardziej nam odpowiada. Ale dalej pytałem, jak to działa. Beacon to po angielsku znaczy to samo co LAN, czyli latarnia. To nie jest taka stara latarnia morska z lampą, tylko nowoczesna radiolatarnia. Beacon nadaje z całą częstotliwością unikalny identyfikator poprzez Bluetooth 4.0. Ten identyfikator możemy odczytać i wiemy, jaki beacon do nas nadaje.
Bigony w klasycznej konstelacji mają stałe położenie. Więc jeżeli wiemy, że bigon o numerze X jest w stałym położeniu, możemy jeszcze zmierzyć siłę jego sygnału i po przeliczeniu decybeli na metry wiemy, że jesteśmy w jakiejś konkretnej odległości od bigona. Tak jak mam tutaj ze sobą cztery bigony właśnie firmy Contact.io, które wyglądają bardzo schludnie. Tutaj ich identyfikator unikalny. I chciałem pokazać w działaniu na razie w takim prostszym modelu. Mam tu telefon z Androidem z motorem 4.0. Mam tu standardową, darmową aplikację skaner bigonowy. Znajduję mój najbliższy. Nie wiem, czy mnie dostatecznie widać, ale tak, bigon jest bardzo blisko telefonu. Ta czerwona kreska pokazuje jakby jakąś siłę sygnału, ona się zmienia, skacze, jest stabilna, trochę się oddala, powinna widać różnicę. Mam jakieś decybele, jakieś przeliczenie, metry, no coś tam się poświetla. Tak możemy mierzyć prosto odległość od bigona. Trochę więcej o samych beaconach. One same zostały wymyślone troszeczkę w innym zastosowaniu. Nie zostały stworzone do lokalizowania przedmiotów wewnątrz budynku, tylko do sprzedaży. To jest kolejne narzędzie dla marketingowców pozwalających przewidywać wzorce zachowania konsumenckie klientów sklepów. Takie beacony mogą być zainstalowane w różnych miejscach dużego sklepu. Klient, chodząc po nim, zbliża się do stanowiska z jeansami, z butami, do kasy. Sklep monitoruje to, kiedy przechodzimy do sklepu, w jakich porach dnia, tygodnia, kiedy oglądamy, a kiedy kupujemy. I to może może pozwolić potem firmom budować ciekawe kampanie marketingowe, lepiej dostosować promocje i reklamy do indywidualnych potrzeb danego klienta. Tak, przechodzimy raz kolejny w tym tygodniu koło stanowiska z butami i nagle bach, oferta na zniżkę na buty. Tak? Widać, że łączymy, czy kupić, czy nie kupić. I tutaj znów jakby wracam do tego, co mówiłem na początku, że nie tylko duże firmy się tym zajmują, bigony mają szansę być bardzo popularne, ponieważ zostały dostrzeżone też przez firmę Apple i w iPhone'ach są standardowo zainstalowane moduły do komunikacji z beaconem. Ale same beacony są produkowane przez małe firmy, tak naprawdę startupy. Żaden wielki potentat, żadna wielka firma nie stworzyła beaconów. Przepraszam, tak. Mam pytanie, dlatego że nie zrozumiałem tych ostatnich rzeczy, które powiedzieliście o telefonach. Zawierają moduł, który jest przeznaczony do komunikacji z beaconami. Jakby nie znam tematu, czym to się różni od tego beaconów, które mają rzeczywiście na dokładnie. Zasadniczo wystarczy telefon z modułem Bluetooth 4.0. Koniec. Natomiast iPhone ma jeszcze wsparcie na poziomie systemu operacyjnego. Tam chodzi pewna usługa cały czas w tle, która te sygnały beaconu przesyła do serwera. To można wyłączyć. Ale na przykład w Androidzie nie ma takiego serwisu w tle, trzeba coś napisać, dodać własną aplikację. Na iPhone działa to bez dedykowanej aplikacji. Dobrze, czyli to jest takie zastosowanie beaconu. Aha, i firma ISO, ciekawostka, została założona w Krakowie przez trzech Polaków. Oni bardzo szybko stwierdzili, że potencjał ich firmy jest dużo większy niż skala rynku lokalnego. Przenieśli się do Stanów i tam ich firma świetnie posługuje, została zauważona przez wiele firm elektrycznych, również Gartnera. Sprzedają już olbrzymie ilości tych beaconów do sklepów. Więc to jest, tak jak mówiłem wcześniej, naprawdę potencjał dla osób z świetnymi pomysłami dla startupów. Teraz troszeczkę bardziej technicznie, bardziej usystematyzujmy
o czym mówimy. Jeżeli chcemy namierzyć przedmioty przy użyciu sił, przy użyciu fal radiowych, tak naprawdę są trzy główne metody. Pierwsza z nich bazuje na zmierzeniu czasu dotarcia sygnału od nadajnika do odbiornika. To jest właśnie ta metoda pierwsza, ta jest Ferrari, i ona jest stosowana z powodzeniem systemu jak GPS. Tam satelity mają bardzo precyzyjnie synchronizowane zegary, wysyłają timestamp. My mierzymy czas, który mi odebraliśmy, liczymy różnicę tego czasu i dzięki temu możemy stwierdzić, jaką odległość przebył ten sygnał. Są systemy, które mierzą kąt badania fali radiowej. To jest ciekawe, są anteny, które potrafią stwierdzić, pod jakim kątem padła na nie fala radiowa. I to też jest praktycznie stosowane, na przykład w stacjach WTS, czyli sieci komórkowe w ten sposób stwierdzają, gdzie jest nasz telefon i decydują, czy przełączyć nas do następnej komórki. No i jest jeszcze trzecia metoda RSSI. Ona bazuje na sile zmierzonego sygnału radiowego. Im bliżej jesteśmy nadajnika, tym silniejszy sygnał, im dalej, tym słabszy. No i to bardzo szybko dokładniczą, tak jak często przychodzi w przypadku światła czy dźwięku. No i w naszych rozwiązaniach my wybraliśmy metodę RSI. Jak pewnie się domyślacie, ponieważ jest to metoda najgorsza. No to nie był powód wyboru, tak naprawdę ona jest najprostsza w implementacji. Tak beacon z zasady tak działa. Niestety trzeba pamiętać o tym, że ta metoda jest najgorsza i daje najmniej dokładne pomiary, ale jest prostsza w realizacji. W przypadku GPS-u tak, ten problem super dokładnych zegarów jest już trudniejszy do rozwiązania. Dobrze, no i cóż, jestem absolwentem Politechniki, więc bardzo chętnie się umieściłem tutaj w Zoom, żeby zaimponować, żeby prezentacja wyglądała mądrze. Ale to nie po to, żeby się popisywać, was śmieszyć. Tak naprawdę jest parę rzeczy, na które chcę, żebyście zwrócili uwagę. Ten wzór w pierwszej formie jest łatwiejszy do czytania, czyli ta siła zmierzonego sygnału to jest pewna skala A, czyli siła sygnału referencyjnego zmierzonego z odległości metra. OK, możemy sobie go zmierzyć. Mamy współczynnik N, czyli to jest współczynnik promienia sygnału. O co chodzi? W przestrzeni między nadajnikiem a odbiornikiem mogą być różne przeszkody i to wpływa na to, jak szybko ten sygnał osłabnie. Im więcej przeszkód, tym słabszy sygnał, mimo że odległość jest ta sama. No i mamy logarytm, czyli tak jak mówiłem, ta siła sygnału nie maleje liniowo, tylko logarytmicznie i w pewnych odległościach bardzo szybko nam maleje. Proste? Dobrze, to może postaram się zobrazować to tak bardziej przystępny sposób. Jak to może wyglądać w praktyce? W jaki sposób właśnie to robić z tego, że różne ściany i pewnie jest różne z tym promieniem? Dokładnie, teraz o tym opowiem. Na razie sytuacje takie bardziej klasyczne. To jest rzut przykładowy piętra do jakiegoś budynku. My jesteśmy gdzieś na tym piętrze, nie wiemy gdzie. Umieścimy sobie jeden beacon. Beacon 1, ja wiem, że on jest dokładnie w tym miejscu, w tym punkcie. Zmierzyłem siłę sygnału, użyłem wzoru, przeliczyłem decybele na metry i wiem, że jestem w odległości powiedzmy 6 metrów od niego. To znaczy, że jestem gdzieś na tym okręgu. No, mam nadzieję, że nie poza budynkiem, bo to 6 piętro. Tutaj jest klatka schodowa, ja wiem, że tutaj już sygnał nie dociera, ale dalej nie wiem, gdzie dokładnie. Tak? To jest to wycinek okręgu. Jeżeli mielibyśmy dwa beacony, zmierzę również odległość, mamy dwa okręgi, no i przechodzimy do czegoś. Te dwa okręgi przecięły się w dwóch punktach, więc jestem albo tu, albo tu. No i jak już się domyślacie, dopiero przy trzech okręgach zaczyna to mieć jakikolwiek sens. Trzy okręgi przecinają się dokładnie w jednym punkcie, to jest ten punkt tutaj. Bingo, wniosek, jestem w tym miejscu. Więc tak działa w ogłoszeniu ten mechanizm namierzania. Proste. Triangulacja. Proste. Do czasu. Oto przykład pomiarów, jeden z przykładów takich początkowych części systemu. Co się stało? Zdaje się, że nie dostaniemy takiego odczytu idealnego, jesteśmy 6 metrów od nadajnika.
beacon, raz nam powie, że 4 metry, raz 5, raz 6, 7. Bo znów, właśnie tłumienie sygnału. Można sobie wyznaczyć w pokoju, tak zrobiliśmy na początku w jednym pomieszczeniu. Zmierzyliśmy, wyznaczyliśmy, fajnie, ale rzeczywistość taka w większej powierzchni całego piętra jest bardziej turbulentna. Ludzie chodzą, czyli pojawiają się jako przeszkoda, znikają, drzwi otwierają się, zamykają, tak cały czas coś się dzieje i to wpływa, że ten sygnał raz szybciej się dostanie, raz wolniej. Bo tu mamy do czynienia z wieloma bardziej skomplikowanymi procesami fizycznymi, że ja mam ten nadajnik i telefon jako odbiornik, to ja dostaję tą falę radiową, która przeszła tą najkrótszą drogę, ale też ta, która się odbiła od stołu i ta, która się odbiła i przebyła dwa razy większą drogę od przeszkody. No dobrze, logiczne, trzeba odsiać jakieś szumy, zastosować pewne algorytmy. To jest jeszcze do ogarnięcia, ale już tak przeczuwaliśmy, że nie będzie, jeżeli mówimy o wyniku, nie będzie punkt. Tak to będzie raczej taki sporowy obszar, ten wspólny przecięcia się jakiś pierścień. No i przenieśliśmy ten system już też takich deweloperskich środowisk na laptopach, na docelowe, na te telewizorki. Uruchomiliśmy, zaczęliśmy mierzyć i co dostaliśmy? Coś, co nas wzięło znów. Tego się zupełnie nie spodziewaliśmy. Tu już problem jest poważniejszy. Te okręgi w ogóle się nie przecinają. Jeden się zawiera w drugim, a trzeci nie ma żadnego punktu wspólnego z pozostałymi i ręce nam opadły. Tak? Musieliśmy wrócić do samego początku, do core problemu, czyli do tego wzoru, do przewieszania. Zastanowić się, jak tu wyznaczyć punkt przecięcia tych trzech okręgów. Więc tu wrócę jeszcze raz do tego wzoru i powiem, co jest ważne. Tak, czyli współczynnik tłumienia sygnału to nie jest wartość, którą czytamy z tabeli matematycznej, to jest coś, co wyznaczy empirycznie badanej przestrzeni i to będzie wartość niedokładna. Siła sygnału tego średniego metra referencyjna. To znaczy, że ja sobie wezmę mój telefon, wezmę beacon, ustawię sobie idealnie tego średniego metra, poczekam 2 minuty, się ustabilizuję odczyt, będę miał, nie wiem, 1000 próbek, wyliczę średnią, to jest referencyjna wartość. No i jednak zrobiliśmy z laptopem i z beaconem. Okazało się, że potem przesiedliśmy się na telewizor, gdzie był inny moduł Bluetooth. Co się okazuje? Tam jest inna antena, inna siła ładowania, inna siła odbierania. Najpierw używaliśmy beaconów jednego modułu, potem kontakt IO. To wszystko ma wpływ. Nie sposób skalibrować pod każde urządzenie, więc znów musimy sobie uśrednić tą wartość i ona będzie po prostu niedokładna, to już jest pewne. Coś jeszcze ciekawego chciałem powiedzieć z tym uśrednianiem. Dobra, idziemy dalej. Współczynnik tłumienia i wartość elektryczna, to znaczy skok o 1 decybel, jeżeli jesteśmy blisko, to jest 10-20 cm. Czyli jak jesteśmy blisko, mamy bardzo dużą dokładność. Tak, bo odczyt mamy w decybelach bez miejsc po przecinku. Możemy dostać 2 decybele, 5, 60, 80. Jeżeli jesteśmy na skraju zakresu zasięgu beacona, to tam skok o 1 decybel odczytu w wyniku, to jest już różnica 80 metrów. I tak naprawdę poruszanie się na skraju zasięgu beacona jest bezsensowne. To będzie bardzo niepadowne. Więcej chciałem powiedzieć o modułach Bluetooth. Ciekawostka. Te telewizory miały taki nano adapter USB Bluetootha. One są bardzo tanie. Te 4.0 są od 40 do 50 zł. No i okazuje się, mają 3 razy słabszą antenę niż taki Bluetooth w laptopie. No dobra, no to kupimy lepsze adaptery, żeby była silniejszy sygnał, lepsza antena. Ciekawostka jest taka przepaść na rynku. Najpierw są te adaptery za 50 zł, a potem są takie za 250 i nie ma nic na środku. I tamte kupiliśmy, są fajne, mają wymienną antenę, można jeszcze zwiększyć tą siłę nadawania. Ale znów, zmienimy antenę, to trzeba przekalibrować system. Problem z tymi okręgami. Okazuje się, że
byli już mądrzejsi ludzie od nas, są opracowania naukowe, które rozwiązały, to jest taka naprawdę klasa problemów algorytmicznych i znaleźliśmy opracowania naukowe, które mówiły o kilku algorytmach realizowania takiej triangulacji w przypadku takim jak mamy z dolami, ale to samo można stosować do triangulacji powierzchni. Ten kres pokazuje następujące informacje. Na osi Y mamy błąd lokalizacyjny, czyli im mniejszy błąd, tym lepiej. Tak, chcielibyśmy, żeby był błąd jak najmniejszy. Na osi X mamy informację, jaki jest wynik zależnie od ilości pikonów. Y jest zaczynać od zera, to tutaj nie mamy co lokalizować. Dopiero od trzech pojawiają się jakieś pierwsze wyniki. No wiadomo, im więcej sygnałów, im więcej nadaników, im więcej pikonów, tym dokładniejszy. Ale nie w każdym algorytmie zachowuje się to tak samo. Do pewnego momentu wynik się poprawia, ale tutaj już nie mamy żadnych poprawy. Ten algorytm multilateracji, nie wiem, maximal likelihood, ten niebieski, do samego końca daje cenę zawsze wyniki. No ale im więcej pikonów, tym większy koszt całej inwestycji. Myśleliśmy też to mieć jakoś pod kontrolą. Przyjęliśmy, że będziemy mieli 4 pikony na piętro, więc szukaliśmy takie algorytmy, które są najlepsze w tym obszarze, gdzie jest mało pikonów. I tutaj lepiej wypada tutaj te kolory się jakoś obsługuje. Jest niebieski, czerwony, zielony. Po nazwach. Multilateracja i metoda minimaxu były najlepsze w tych obszarach, które nas interesowały. Te dwa algorytmy zaimplementowaliśmy i mogliśmy ruszyć dalej. Jak wyglądała koncepcja całego systemu? To jest przekrój dwóch pięter, taki walc klasyczny. Na każdym piętrze mamy 4 pikony, one się komunikują po Bluetoothie. Tu mamy ten agilny zasób mobilny, czyli telewizor z komputerem, który odbiera po Bluetoothie siłę sygnału wszystkich pikonów, odbiera ich identyfikatory i już nie wiem, po Wi-Fi albo po LAN-ie wysyła do serwera informację, jak się nazywa tak i tak. I znalazłem takie pikony. Powiedz mi, gdzie jestem. Takie całe obliczenia są wykonywane po stronie serwerowej, w chmurze, jak to teraz się mówi. I mamy podstawową fontę, na której możemy to śledzić. No i chwila próby. Chciałbym zrobić teraz slajd demo systemu działającego. Mam nadzieję, że wszystko zadziała. To jest przykład. Jeden z ekranów naszej aplikacji. Mamy znów rzut piętra, mam 4 bikony. To jest jakaś taka abstrakcja ja umieściłem te 4 bikony na podłodze w takim kwadracie, jak tutaj są zobrazowane. Spróbuję uruchomić aplikację na telefonie, którą stworzyliśmy też pisaniem tego, która będzie w sposób ciągły mierzyła siłę bikonów i wysyłała do serwera. Teraz ja się przemieszczę tutaj tego ikona VQEU. Ta kropka, która jest czarna, na pewno czerwona, pokazuje, że no, rzeczywiście on to serwer. Te okręgi, które się rysują zieloną, to są właśnie te odległości zmierzone. To jest taki tryb debug, który pomaga nam śledzić działanie systemu. Przesunę się do innego bitona i z pewnym opóźnieniem sygnały się spowagują i teraz on wie, że jestem przy bitonie FU. Tyle roboty, 5 miesięcy, jeden punkt na ekranie się przesunął. No i ile radości, bo nawet trzeba być geekiem informatycznym, żeby właśnie się jarać takimi rzutami, ale ja przyznam, że ten projekt mi osobiście dużo fajnie dał. Miałeś pytanie? Tak, zawsze jest takie duże opóźnienie, czy to jest kwestia jakiejś bardziej implementacyjna? To jest najmniejsze możliwe opóźnienie, już pokazuję. Tutaj mamy też
trochę możliwości serwera, tak możemy tą mapkę sobie skalować, przesunąć, wybrać inny obszar. Możemy zmienić sobie w locie algorytm, który używałem do liczenia. Możemy zmienić kilka stałych i możemy też ustawić tutaj czas propagacji. To znaczy, w tym momencie ja biorę próbkę z ostatnich 7 sekund i na jej podstawie liczę średnią odległość. Ta wartość, jeżeli będzie mniejsza, to ten system będzie tak skakał chaotycznie, że trudno mówić o jakiejś pozycji. Jeżeli będziemy mieli rali, próbki zbyt krótkiego okresu czasu, to nasz wynik będzie bardzo niedokładny. Tak naprawdę nasz system nie zakłada namierzania przedmiotów w ruchu, tylko statycznych. Okej, to urządzenie się może przemieścić jednego dnia do drugiego pokoju, i my chcemy wiedzieć, że on się przemieści do drugiego pokoju. I na co dzień ten system nie pracował z zestawieniami 30 lub 60 sekund, wtedy ten wynik jest bardzo stabilny, bo tu to jeszcze zależy od parametrów. Często są takie sytuacje, że aplikację włączyłem, że urządzenie się nie przesuwa, a wynik cały czas fluktuuje. Dopiero przy tych ustawieniach właśnie taki większy, 30-60 sekund, wynik jest stabilny i dokładny. Tak, na demo ustawiam 7, a do pracy na żywo 3. Ja bym raczej nie wyobrażał sobie systemu, który by bardzo szybko, jeszcze dokładniej niż tutaj zaprezentowałem, robił namierzanie. Musiałoby być tych bikonów dużo więcej, a tak myślę, że co 10 cm. I wtedy byśmy weszli w inne problemy, których jeszcze nie próbowaliśmy rozwiązać, czyli bardzo duża ilość danych, przepustowość całego systemu. To tyle z samym systemem, jak działał. Troszeczkę o technologii, te technologiach użytych. Wiele rzeczy dużo dostanych, oczywistych. Java, tak, Java z backend, zaczęliśmy ze Spring Bootem. Pozostałe elementy nie mogą być mniej znane. Tak, mogą na przykład własne frameworki. My użyliśmy w obówce AngularJS-a, ale nie takiego byłego, tylko jakby piszemy własny framework, to znaczy OWASP, a z jest włączone do jeszcze większego frameworku Devon. On jest taki hubie publicznym, dostępny, można z niego korzystać, przyspiesza tworzenie aplikacji webowych w technologii AngularJS. Tego mówimy tu. Dwie rzeczy, które mogą się wydawać nieoczywiste. Mamy Python i VirtualBox. Czemu mamy VirtualBoxa? Na tym telewizorku, który namierzamy na tych zestawach mobilnych, mamy Windowsa 7. Nowoczesny, porządny system operacyjny. Okazuje się, że nie da się na Windowsie 7 dobrać do sygnału beacon. Tak? Jest wsparcie Bluetooth 4.0, ale sygnału beacona nie da się odczytać. Ja nie zamierzałem bardzo długo, sam spędziłem 2 tygodnie na research w internecie, żeby potwierdzić, że tak jest, bo przecież w obecnych czasach jest tyle możliwości kombinacji. Można napisać własny sterownik, no, jakieś wirtualizacje, różne są rozwiązania. Nie wierzyłem, że to może być ograniczenie systemu operacyjnego. Tak niestety jest, tak technologiczny Windowsa separuje nas od sprzętu na tyle mocno, że nie możemy odebrać sygnałów beacona. A co chodzi o beacon? Nie działa tak jak klasyczne urządzenia, które znacie bluetoothowe, które się paruje, wiązują sesje, stałe połączenie. Beacony podcastują pakiety w ślepo, nie wiedząc o żadnych odbiornikach. I to wymaga właśnie śledzenia pakietów niskopoziomowo. I tego się nie da zrobić w Windowsie. I co my zrobiliśmy? Nastawialiśmy VirtualBoxa z Linuxem tylko po to, żeby uruchomić tam malutki skrypt Pythonowy na pół ekranu, który używa tego samego urządzenia, tego samego Bluetootha, wirtualnie uruchomionego na Windowsie i może. I dobiera się do beacona, nie można odbierać na sygnał. A Pythona ja przeforsowałem, ponieważ jestem wielkim fanem tego języka. Do pewnych stosowań, do małych, prostych skryptów jest bardzo wygodny. Tak jak mówię, to był króciutki skrypt, który to wszystko robi. Straszny overkill. Mamy cały Linuxa obciętego do minimum, ale mimo wszystko zajmującego parę dobrych gigabajtów. Tylko po to, żeby obsłużyć go. Tak, jakby ktoś chciał kiedyś próbować, to może się tym zatrzeć. W Windowsie 10 jest wsparcie dla beaconów,
ale takie ponoć jeszcze nie do końca pełne i pisanie w nim jest bardzo problematyczne. Co jeszcze bym chciał życzyć? Nasz syn wychodzi na chmurze Microsoft Azure, akurat my mamy pretensje z Microsoftem, ale jakby nie korzystamy z jakichś rozwiązań ich specyficznych, to może mogło być dowolne inne urządzenie. Ionic, to jeszcze może być takie nowo, nie wiem, czy już ktoś słyszał, jest dużo się dzieje teraz w świecie aplikacji mobilnych. Wiele firm próbuje zrobić frameworki, które pozwalają wpisać aplikacje, tylko można zdeklarować na różne architektury, na Android, iPhone'a, Windows Phone'a i pozostałe. Różnie to się udaje. Ja jestem przekonany, że jeżeli chcemy wycisnąć maksimum z tego urządzenia, to trzeba napisać aplikację na tym. Ale ta moja aplikacja naprawdę robi niewiele. Odbiera iPhone'a, sygnał budów, wysyła do serwerów i koniec. I żeby nie robić osobnego projektu, nie zatrudniać programista iOS-a, programista Androida, napisaliśmy to projekt, tak naprawdę w 4 godziny zrobiłem to na podstawie przykładów internetu, tak? Tak proof of concept, bo to jest tak proste. Tak? I Ionic sprawia, że piszemy aplikację pseudo-webową, też w Angularze, którą potem możemy skompilować na tym aplikacji Androidowej i iOS-owej bez wchodzenia w szczegóły architektoniczne obu urządzeń. Teraz troszeczkę ciekawostek. To dla mnie najbardziej wartościowa rzecz z tej prezentacji, czyli z problemem, z którym się zetknęliśmy i nauka dla tych wszystkich, którzy chcieliby spróbować sami, aby tych błędów nie powtórzyć, możliwie ich wcześniej uniknąć. Zderzenie matematyki na kartę, takie inżynierskie podejście, żeby sobie trzy okręgi się przecinały w jednym punkcie z takim prawdziwym życiem. To był jedyny projekt mój dotychczas od 15 lat, gdzie była taka interakcja w terenie, tak? Pomiary, chodzenie po piętrach, mierzenie, doświadczanie. Na to trzeba przeznaczyć dużo czasu, to trzeba przewidzieć w takim projekcie, to jest dużo bardziej skłonne. Fajnie siedząc przy biurku za laptopem, robić szybką poprawkę, redeploya, testowanie. Testowanie w terenie trwa 10 razy dłużej. Anteny, to już o tym mówiłem. Zmiana jakiegoś elementu całej infrastruktury, czyli nadajnika, odbiornika, sprawia, że zmieniają się współczynniki, system trzeba ponownie skalibrować. Położenie takich urządzeń. Beacony są dosyć eleganckie, bardzo małe, wygodne i myślałem, że to będzie prosta sprawa. Nasze biurze, tak jak w wielu biurach, mamy kasetony, takie podwieszone sufity. Nad nimi tam właściwie od czasu do czasu jest jakaś lampa, jakiś kabel i pomyślałem, że umieścimy te beacony na kasetonami. Dzięki temu nikt nie będzie widział, nikogo nie będą świeżbiły ręce, żeby coś w nich majstrować, nie będzie ich ciekawiło. A będą działały tak samo dobrze, no przecież ten taki malutki kartonik nie zatrzyma sygnału. To są zderzenie z wyobrażenia z rzeczywistością. Tak naprawdę u nas nad tymi kasetonami dzieje się dużo. Są metalowe rury, belki skopowe. To wszystko sprawiło, że system kompletnie przestał działać, sygnał za nich. Musieliśmy się przesunąć niżej. No i tutaj mieliśmy tak, montowanie na ścianę. Można na siódme, ale będzie ślad. Można na taśmę postronną, ale najpierw żyliśmy ze słabych i nie odpadały. Kłopot z umieszczeniem tych urządzeń na biurku jest taki, że no jednak zbudzają ciekawość i przy setkach osób, które tam mijają, trafi się jedna, która może chcieć sobie coś przy nim testować. Ikony budy były takie, że pozwalały nacisnąć przycisk, się wyłączały, więc ktoś mógł bardzo łatwo nam tutaj napsocić. Te pokażę, jak wyglądają w środku. Tak naprawdę malutki układ elektroniczny i duża bateria. I to znów ktoś to może rozmontować, może wciągnąć baterię i element ten przestaje działać. Także to rozmieszczenie trzeba przemyśleć. Beacony, w sensie, jeżeli mówimy o biurze, no to jeszcze mamy jakiś poziom zaufania do swoich pracowników. Jeżeli mówimy o przestrzeni publicznej, to takiego zaufania już nie należy mieć i trzeba postanowić się, jak to zrobić mądrze, żeby nie było z tym ten problem. No właśnie, trollowanie.
ikony są takie, taką ideą, taką radosną, optymistyczną, że to wszystko takie proste, otwarte, nie ma zabezpieczeń, nie ma parowania, kodów, pinów, jest tylko broadcast, internet. No bo co nam przykroczy rozsyłać te informacje w sposób publiczny? Co z tego, że ktoś przechwyci sygnał mikrofonu? No właśnie po to on jest, żeby przechwycić sygnał mikrofonu. Więc twórcy oryginalnie z tego fundamentu nie wymyślili o żadnych zabezpieczeniach, no po co. Ale w czasie używania no wyszło, że jednak mogą być pewne problemy. Nikon, jak mówiłem, wysyła unikalny identyfikator, ale ktoś może skopiować identyfikator, podszyć się pod niego i w innym miejscu nadawać dokładnie ten sam identyfikator. Nasz odbiornik będzie odbierał sygnał zarówno z tego legalnego, jak i z tego podrobionego i system zwariuje, będzie dostawał sprzeczne dane. No i właśnie ktoś może jakiegoś złośliwego psikusa zrobić i w tym czasie próbaczkę zabezpieczyć. I teraz coś się dzieje w tym temacie. Producenci ikonów starają się wprowadzić różne rozwiązania, które ten problem mają rozwiązać. Niestety to nie jest już standard Beacon i każdy z tych producentów robi własne rozwiązanie. Jeżeli nie obejdziemy, to zamykamy się na tego dostawcę. Taką firma Contact.io też ma swój pomysł na to. Można wprowadzić haszowanie tych kodów. Tylko właściciel Beacona dostaje pewien klucz, dzięki któremu może stwierdzić, w jakim czasie, jaki identyfikator będzie nadała ten Beacon. A przygodna osoba posługująca nie będzie wiedziała, jakim kodem będzie nadawał ten beacon za kilka sekund. To było to utrwalenie. iPhone i adres Mac, to najbardziej niskopoziomowo w szczegóły. My wiedzieliśmy o tym, że ten identyfikator, który nadaje beacon, może być zmieniony. I chcieliśmy się sami przed tym zabezpieczyć na swój sposób i wymyśliliśmy tak, że my nie identyfikujemy beaconów po tym UID, tym identyfikatorze, który nadaje, tylko identyfikujemy je po adresie MAC karty sieciowej, modułu Bluetooth tego beacona. Adres MAC jest w tym przypadku urządzenia już niezmieniany, przynajmniej nie w sposób prosty i dla nas był dobrym sposobem jednoznacznej identyfikacji urządzenia. I tak zrobiliśmy na tych serwerach. Te linuxowe serwery odczytują MAC tego urządzenia, przekazują do serwera. Ta sama aplikacja na telefon androidowa tak samo robi, a w przypadku aplikacji iPhone'owej okazało się, że tak się nie da. Tam API systemu operacyjnego nie pozwala na odbywanie się adresu MAC ani karty sieciowej, ani modułu Bluetooth telefonu, ani modułu Bluetooth beaconu. Czemu? Celowo Apple nie chciał być posądzany o to, że ktoś namierza ich urządzenia, czyli w sposób aż to taki niejawny. Także jeżeli jakaś aplikacja bez pytania są zgodę wyciąga ten adres Maca i posługuje się nim w komunikacji ze swoim serwisem. Aplikacja nie ma dostępu do tego Maca, aplikacja musi sama sobie wygenerować jakiś unikalny identyfikator urządzenia, jakby mając inny sposób na rozwiązanie. No ale tym samym to zmienia troszeczkę naszą aplikację. Tak jak mówiłem, ta unikowa aplikacja jest uniwersalna, ma obie architektury, no musi prawda, właśnie jest mały hak na iPhone'a, ona musi pobierać inne parametry niż Mac. Przedzielność sygnału między piętrami. W pierwszych testach robiliśmy uproszczenie systemu, tak? Czyli siedzieliśmy w pokoju. Potem rozszerzyliśmy się na jedno piętro i wszystko działało. W pewnym momencie zaczęliśmy instalować beacony na różnych piętrach i wbrew tego, co się spodziewaliśmy, sporadycznie, ale zdarza się, że odbieramy sygnał z beacona, które jest piętro wyżej. No, mimo, że tu mamy gruby strop żelbetonowy, jeżeli jesteśmy dokładnie pod, w dwóch sąsiednich pokojach, jeszcze ten sygnał dochodzi. No to świetnie. Mówiłem, że im więcej odczytów z beacona, tym lepiej. Mam trzy z mojego piętra, plus jeszcze dwa piętro wyżej, piętro niżej, będę miał jeszcze dokładniejszy wynik. No nie do końca. Ten sygnał, który przeszedł przez strop, jest dużo słabszy. To znaczy ta zmiana środowiskowa N na odcinku między piętrami jest zupełnie inna. Czyli te sygnały zamiast pomagać, to psuły wynik, zaburzając go, odciągając go od faktycznego położenia. Więc tu też musieliśmy sobie specjalnie z tym poradzić. My wiemy, że ten beacon jest na innym piętrze, bo większość jest z tego piętra i możemy inaczej liczyć jego odległość.
Bootów na Windowsie byłem. Mam jeszcze pytanie a propos tego, bo wiem, że wcześniej rozmawiałeś o tym trochę dłużej i jakby myślałem jeszcze o tym problemie. Czyli wy jakby implementując te bikony, wykonujecie taką mapę tak naprawdę tego zasięgu całego piętra, że przesuwasz się tam po prostu po metli, w tym miejscu dla tego urządzenia mam te pomiary. A potem pamiętam jeszcze, że wspomniałeś o tym, że jednak różne urządzenia, wiadomo, ze względu na swoją budowę, ze względu na antenę, będą miały różne się sygnały, czy na przykład dysponując całą taką mapą, powiedzmy powierzchni twojego biura, która dla każdego z tych wyznaczonych punktów jakby znała sygnały tych różnych beaconów i teraz znając jakby jedno urządzenie nawet w tym wszystkim, czy jesteś w stanie to w jakiś sposób interpolować na inne urządzenie, mierząc po prostu różnice w tych siłach sygnałów z innych beaconów? Jedno sprostowanie. Okay. My nie mamy pomiarów w różnych punktach mojego piętra. My sobie raz zrobiliśmy takie pomiary i przyjęliśmy pewne uśrednienie i stosujemy to jako wzór na wszystkie piętra, na wszystkie, chociaż one są różne od siebie. I zdujemy ten sam wzór dla różnych urządzeń, tym samym mamy bardzo dokładny wynik. To, co tutaj pokazałem, te piętra są bardzo blisko. Gdybyśmy je rozszerzyli na całym piętrze tym tutaj, to ta nierówność by wzrosła i u nas obecnie ta nierówność dochodzi do 8 metrów, czyli my mamy zdolność do pokoju. I to nam wystarcza, tak? Czyli to, że mamy wzór niedokładny, jest kalibrowany do urządzenia, sprawdzać, bo po prostu my mówimy, że mniej więcej jesteś w tym pokoju i to przestajemy razem, tak? Nie mamy wygodniejszego. W tym slajdzie mam jeszcze informację o tym, co byśmy chcieli zmienić w przyszłości. Tu jest pomysł na zrobienie właśnie takiego, czego mówisz, czyli fingerprintingu albo heatmap. Czyli możemy przejść naprawdę precyzyjnie po całym piętrze, zatrzymując się co kilka metrów, mówiąc, jestem tutaj, stoję, mierzę i zapamiętuję, jaki jest faktyczny wynik w tych okolicznościach tutaj z takimi drzwiami, z tymi ścianami. I potem można, jeżeli urządzenie znajdzie się pomiędzy tymi pomiarami, robić interpolację i dzięki temu można osiągnąć dużo dokładniejszy wynik. Tak? Można by zrobić, my jeszcze tego nie mamy. Zasilanie. Ile mówiłem, że beacon może pracować na baterii? 2-3 lata. Nasze budowały się po 3 miesiącach. Dlatego szukali nas, producent coś tu ściemnia. I to tak akurat KontaktIO działają tak, że one są wysłane już z włożoną baterią. Czyli cały czas pracowały nawet w transporcie, nie wiem ile leżały w magazynie. To jest firma Budu. Dałem przycisku, można było wyłączyć. One przyjechały wyłączone, więc nie włączyliśmy, mieliśmy pewne, że były naładowane na 100%. Dlaczego się rozwijały tak szybko? Jak mówimy tak ogólnikowo o beaconach, to mówimy, że one są jednokierunkowe, takie tylko nadają, nic się nie da z nimi zrobić. To nie jest tak do końca. Komunikacja z beaconami jest dwukierunkowa. Mając pewne aplikacje, najlepiej producenta danego urządzenia, możemy zmienić kilka parametrów pracy tego beacona. Mówimy, że możemy zmienić UUID, czyli ten identyfikator, który on nadaje. Jeszcze mam takie dwa dodatkowe bajty, major mino, które można zmienić, ale też można zmienić siłę nadawania. I można ustawić nadawanie na maksymalną siłę, dzięki temu on będzie miał troszkę większy zasięg, ale co? Bateria szybciej się zużyje. Jeżeli jest zrobimy minimalny, będzie bardzo długo żył, ale niestety po 3 metrach już nie będzie zasięgu. I kolejny parametr bardzo ważny do tego systemu jest częstotliwość nadawania tego identyfikatora. To też jest zmienne. Standard mówi o 350 milisekundach, a tak naprawdę można go regulować od 100 milisekund do 10 sekund. Czyli beacon może nadawać co 100 milisekund sygnał, albo co sekundę, albo co 10 sekund. To bardzo płynnie pośrednio. Jak to ma konsekwencje, znów wszystko wpływa na żywotność baterii. Jeżeli bym przestawił ten beacon na nadawanie co 10 sekund, będzie dużo dłużej żył. Ale co stracimy? Stracimy responsywność systemu. Jeżeli w ciągu, mówiłem temu, system, który działa responsywnie, mierzy z ostatnich 7 sekund pomiar, jeżeli przestawię go na
częstotliwe 10 sekund, to może mi żadna nie wpaść próbka. A jak jestem na granicy zasięgu, to pojedynczy pakiet może nawet nie dotrzeć, mimo że zmieścił się w tej okienku czasowym. Więc tu trzeba zrobić taki kompromis między oczekiwaną responsywnością systemu, a żywotnością baterii. Tak jak mówię, u nas nie wymagamy namierzania na żywo w ruchu i prawdopodobnie że zmniejszymy tą szansę nadawania. Ba, ci producenci pozwalają włączyć taki scheduling, który na przykład w godzinach od północy do 5 rano w ogóle przestanie nadawać i ileś godzin oszczędzamy kompletnie nadawanie. Więc jak zwykle, ja bym przyszedł góra, z tym zasilaniem nie jest tak łatwo. Czy kotek dają, jakby przyznało się dla jakich parametrów policzyli? A właśnie, to mi się podoba. Na ich stronie jest informacja 2-3 lata pracy, gwiazdka i pod spodem jest napisane przy częstotliwości nadawania 350 milisekund i sile sygnału 5 w skali od 0 do 7. Więc jest konkret. My zwiększyliśmy do 7, zobaczymy ile pożyją. Tak, i to też są, z tym wyślaniem są różne rozwiązania. Tu mamy taką wymienną baterię, czyli jak się nam rozładują za rok, 2-3, trzeba będzie ją wymienić, a w tych Ubuntu można było je ładować ładowarką z micro USB, czyli tam była akumulator, dający się ładować. Słucham pytania. Myśleliście o jakimś stanu zasilania, bo w sumie nie jest wam potrzebna bateria jako taka. Tak, ale właśnie to był też problem z tymi innymi rozwiązaniami, bo tak naprawdę mówimy o access pointach Wi-Fi, mogliśmy zwiększyć tych access pointów ilość, ale te access pointy takie najtańsze też nie są superdrogie. Ale właśnie nie chcieliśmy aż tak bardzo migrować infrastrukturę. Tych gniazdek nie mamy aż tyle w tych miejscach, co byśmy potrzebowali i tak chcielibyśmy, żeby to było gdzieś wysoko, niedostępne i na korytarzach, tak żeby jak administrator, który od czasu do czasu miał konieczność coś zrobić z tym urządzeniem, nie musiał wchodzić do projektu, do pokoju i przeszkadzać. Więc takie na baterie są wygodne w miejscach, gdzie nie ma blisko źródła prądu, a jeżeli ktoś ma taki układ, że rzeczywiście mógłby podłączyć, to na pewno lepsze rozwiązanie z zasilaczem. Tu jest jeszcze jedna ciekawostka. Beacony, firmy Ubuntu mają też takie własne rozwiązania autorskie, wykraczające poza standard Beacon, które pozwalają połączyć beacony w sieć typu mesh, siatkę. To znaczy, ja mogę być z moim telefonem na skraju zasięgu jednego beacona i nie mieć włączonej komunikacji 3G Wi-Fi, mogę wysłać jakiś pakiet danych do naszego beacona, on go spropaguje poprzez najbliższych swoich sąsiadów do dowolnego, najbardziej odległego punktu tej sieci. To nie jest przesłanie dużej ilości danych szybko, tylko małej ilości bardzo wolno, ale zawsze jakiś nowy sposób komunikacji. To była jakaś ciekawostka, którą chcieliśmy zgłębić. Jak się okazało w praktyce, włączenie tego mechanizmu sieci mesh powoduje, że bateria rozładuje się natychmiast i to ma sens tylko, jeżeli te beacony są cały czas włączone do zasilania. Tak, my właśnie takiego układu nie mamy, ale to byłoby jakiś ciekawy obszar zastosowania tego. Ja mam jeszcze pytanie właśnie przy programowaniu. Wspominałeś, że coś takiego robiliście. W jaki sposób? Przekonfigurowanie, tak? Nie nazwijmy tego programowaniem. Czyli trzeba mieć aplikację natywną producenta, konto i tylko wtedy można to zmienić. Nie wiem, jakie jest zrobiona ta autoryzacja, jest też związana pewna komplikacja. Na przykład w Ubuntu nie ma aplikacji menedżera tego do zmiany parametrów na Androida, tylko na iPhone'a. Jakby też dla nas było jakieś takie rozczarowujące w pewnym momencie. W Kotak.io były. I jeszcze tak, w Kotak.io można na przykład dzięki tej aplikacji upgrade'ować firmware tego urządzenia over-air, tak? Bez podłączania. I oni wypuszczają kolejne wersje, w tej chwili jest dostępna 4.0, my mamy jeszcze 3.1. Oni, ta 4.0 jest beta, bo tam eksperymentują z tym haszowaniem UID. To więc to jest przekonfigurowanie przy użyciu dedykowanej aplikacji, do tego służy. Przez Bluetooth, tak? Dokładnie, przez Bluetooth.
To było miały możliwość podłączenia przez kabel USB z komputerem i tam można było przez UART się z nimi komunikować i właśnie tą sieć mesh wykorzystać. A producenci dostarczają też swoje API i biblioteki i dużo software'u. Bo my zaimplementowaliśmy od zera algorytm triangulacji wszystko. Ale tak naprawdę nie musieliśmy tego robić. Każdy z producentów udostępniał własne API, które to robi. My wysyłamy tylko informacje o odczytanej sile sygnału beaconów do ich chmury i dostajemy odpowiedź z lokalizacją. Tak wcześniej trzeba skonfigurować mapy, położenie przestrzenne beaconów, ale całe triangulacje robią oni. No ale nasz projekt miał na celu starcie z technologią, musieliśmy nabrać własnego doświadczenia. No i trzeba pamiętać, że jeżeli wybierzemy API danego producenta, jesteśmy do niego zamknięci, potem się trudno z niego wycofać. Jeżeli oni coś zmienią, co nam nie odpowiada, no to jesteśmy bezradni, tak? Nie możemy się z tym cofnąć. Żeby tak podsumować, rozumiem, że przy kupnie mikrofonów są na kraju. To sobie konto do ich panelu rejestracyjnego. I rejestrują tak, jakby te mikrofony na moim koncie. Już są dokładnie. Są zarejestrowane, mają identyfikatory, numery. Wszystkie parametry można przez WW przeczytać, ale to są parametry takie inicjalne. Teraz można w panelu administracyjnym zmienić i to w trybie bulk, czyli na przykład masowo 20 urządzeniom jakiś parametr siły nadawania 7, ale to de facto nic nie zmienia, tak? Bo ich serwer w ogóle nie ma połączenia z tym. Trzeba wtedy przejść z telefonem. Właśnie ciekawostka, nie ma aplikacji na laptopa, to przede wszystkim jest na smartfony. I też jest różne wsparcie dla AirSa, różne dla Androida. Trzeba przejść się i dla względów bezpieczeństwa nie można zmienić parametrów urządzenia, będąc dalej niż chyba 10 cm. Więc jeżeli te beacony umieścimy w miejscach takich trudno dostępnych, no to zmiana jakiegoś innego profesjonalnego parametru to będzie spacer po całym budynku i wysiłki, czekanie, aż to się gra. Także my przed instalacją trzy razy się zastanowiliśmy, na które parametry chcemy zmienić. Bo jak one są w jednym pudełku, to fajnie się zmienia. A w ogóle jedna uwaga. Jak one przyjdą, tak kilkadziesiąt sztuk w jednym pudełku i włączymy jakąś aplikację do namierzania, to bardzo łatwo przypełnić stos bluetoothowy i on nie poradzi sobie z tak dużą ilością urządzeń. Też trzeba sobie porcjować te urządzenia. Jeszcze, tak? Że już jesteśmy przy tym temacie tej aplikacji, czy na dobrą sprawę przy zmianie parametrów jedyny punkt styku z ikonem to jest ta aplikacja, tak? Tak. Co w momencie, kiedy powiedzmy ktoś ma umiejętności, żeby zapoczątkować? Czy te ikony to mają jeszcze jakieś swoje dodatkowe klucze zaszyfrowane gdzieś tam głęboko do których nie ma dostępu? Czy w jaki sposób się to dzieje? Nie wiem, bo ja próbowałem to zgłębić, bo zakładałem na początku, że one korzystają z takiego standardowego protokołu Bluetooth GAT, który określa wszystkie usługi i sposoby komunikacji z urządzeniami po Bluetoothie. Próbowaliśmy robić jakieś eksperymenty, ale pierwsze próby połączenia się protokołem GAT z tym urządzeniem, żeby sterować nim własną aplikację, a nie na tylko producenta, nie powiodły się. Ale my nie przyłożyliśmy dużo czasu do tego. Być może jest to możliwe, jest jakieś zagrożenie. Wydaje mi się, że te urządzenia komunikują się z aplikacją jakimś własnym protokołem, który jest jakoś zabezpieczony. Nie wiem, czy bardzo dobrze, nie wiem, czy da się to złamać, ale potencjalnie tak. Ktoś z pracowaną aplikacją mógłby zmienić parametry pracy tego beacona, zbliżając się do niego. Można jeszcze poprosić, tak? Jeżeli ktoś nam wykradnie login, hasło do tego portalu, to na tę aplikację ich można to zrobić, więc to trzeba przestrzegać. Contact.io też ma jakieś takie ciekawe rozwiązanie, którym można dodawać jakieś grupy użytkowników, które mają uprawnienia do wybranej grupy beaconów. I można zarządzać tym tak bardziej wysokopoziomowo, to jest fajne. Firma marketingowa może wydzierżawić te beacony jakiejś innej firmie i dać możliwość zarządzania tylko nimi, a oni są dalej głównymi zarządcami tego.
Wyczerpałem to pytanie? Mniej więcej tak, dzięki. Dobra. Zasilanie, szczególna uwaga. Te są różne warianty urządzeń. Są takie nano, malutkie, na plastikowej baterii, które pracują w wódce, ale można zmieścić jeszcze w mniejsze szyniny. Są przystosowane do pracy na zewnątrz, wodoszczelne, odrobinę droższe, ale bez wymienianej baterii, ale hermetyczne. Są takie, które mają podwójną baterię, dokładnie kontaktują od miesiąca, produkuje takie, które mają podwójną baterię i dwa razy dłuższy czas pracy. Niektóre pozwalają ładować sieć mesh, mówiłem, a producenta mówiłem. Zmierzając do końcowi, fala zasłużona, ona jest bardzo długa, ale to jest przesadzone. To był projekt, do którego dołączały się osoby, które chwilowo były bez projektu. Więc część osób wpadła na dwa tygodnie, pomogła i szli do innego projektu. Myślę, że dobrym przybliżeniem nakładu pracy potrzebnego do zrobienia tego projektu to powiedzieć, że trzy osoby na pełen etat w 5 miesięcy mogłyby ten system zrobić sam, tak? Ale z związanych było więcej, wszystkich kolegów wymieniam. Krótko o pomysłach, co możemy dalej, możemy rozkazać dany algorytm, możemy zrobić namierzanie hybrydowe. Możemy dołączyć ten sygnał z Wi-Fi z dwóch access pointów, ale to zawsze dodatkowy pomiar. Możemy zrobić heatmapy, które pozwolą nam lepiej wyjąć problem z tego współczynnika wytłumiania sygnału. No i można, jak już mamy te beacony rozmieszczone na naszym budynku, w naszym piętrze, naszej firmie, naszej uczelni, to możemy tę infrastrukturę użyć do kolejnych innych systemów, które coś robią. Jednym z projektów, które zaczęliśmy pisać, jest aplikacja, która pozwoli nam szybko znaleźć najbliższą wolną salę konferencyjną. Mamy dwie sale konferencyjne na każdym piętrze, ale są wiecznie zajęte. No i teraz w serwerze Exchange można pobrać informacje o zajętości sal, ale dzięki beaconom, które już mamy, wiem, że ja jestem na tym piętrze, na innym piętrze, więc fajne rozszerzenie. Inny ciekawy pomysł na zastosowanie kreatywne beaconów miał nasz kolega, student, który w ramach swojej pracy magisterskiej napisał system, tą aplikację na Androida, która ma za cel aktywizację ruchową ludzi, którzy dużo czasu spędzają w trybie siedzącym, na przykład programiści. I tak z taką kreaturą beaconów jest to dość proste. Ta aplikacja jest w stanie stwierdzić, że od 3 godzin siedzimy w jednym miejscu, nie ruszyliśmy się. I korzystając z daily gamification, rzuca nam challenge. Jeśli teraz przejdziesz 4 piętra wyżej do kuchni i wrócisz, to dostaniesz 100 punktów w naszym systemie. Taki bardzo obsesyjny, nowy, inny pomysł, co można byłoby zrobić z tymi kanałami. A propos tego, słyszałeś może o GetBadges? Nie. To jest poznański startup właśnie w kontekście tej gamifikacji dla programistów. Oni opracowali cały system jakby różnych nagród i jakby motywacji dla samego programisty, żeby konkurować z innymi. Teraz jak wspomniałeś o tym, to właśnie pomyślałem, że może to jest coś fajnego, z czym moglibyście chcieć się zintegrować. Tak, to się nazywa Get Badges. Get Badges. Dobra, fajne, poczekam. Dzięki. Dobra, już trochę przyciągnęliśmy czas, jeszcze krótko. Rzecz, która może właśnie hardware zainteresuje, albo może gdzie ja bym mógł szukać inspiracji. Nie powiedzieliśmy... ten system świetnie działa, namierza, ale jeśli mam aktywny element, to znaczy mój telefon aktywnie odbiera się sygnał, wysyła po Wi-Fi gdzieś dalej. Telewizor tak naprawdę jest komputer bardzo sprytny, który tam wykonuje ciągle jakieś operacje. Jeżeli bym chciał namierzać tylko projektor, tak? Bo nas projektory też można dużo wypożyczyć i one są ciągle gdzieś w ruchu, mamy gdzieś tam, rejestrujemy, ale ktoś zapomni, postawił pod kątem, znów nie wiemy, gdzie on jest, tak? Nikt go nie ukra, tak? On po prostu gdzieś jest w biurze, ale nie wiemy gdzie. Chcielibyśmy namierzać projektor, ale projektor nie ma ani Wi-Fi, ani Bluetooth, no niektóre mają Wi-Fi, ale nie programowane, tak? Nie wykonają nic innego. I tutaj stawiam się nad robieniem jakiegoś mikro, nano, małego urządzenia, energooszczędnego oczywiście, które by zrobiło właśnie służbę z takiego gateway'a. Pobierze sygnał beacona i pośle do serwera i pozwoli zlokalizować. No i znów to urządzenie musiałoby długo pracować na baterii, bo nikt nie będzie chciał go ładować, a może dałoby się wpiąć przed kabel zasilający, ukraść prąd z przedprojektora.
No i tak, to nie jest nasza domena, tak? Kargomin jest firmą software'ową, a tutaj już schodzimy do sprzętu, tak? Trzeba byłoby jakiś układ ESP-288 zaprogramować plus moduł jakiś Bluetooth. Więc tu nie wiem, czy dam radę. Ja mam ambicje, żeby u nas założyć taki mały lab elektroniczny i pobawić się z tym, ale to tak plan dalekosiężny. Wtedy można było naprawdę namierzać małe przedmioty w przestrzeni. Dobrze. To na koniec taka troszeczkę odskocznia. Czy ktoś może wie, co to za budynek? Może zgaduję. Powiem, że bardziej chodzi o garaż. Garaż na pewno. No właśnie. Tym garażu Steve Jobs i Steve Wozniak stworzyli pierwszy komputer Macintosh. No, jak to się potoczyło, wiemy. Ewoluowało to przy mojej firmy Apple. Można ich lubić, nie lubić, ale nikt nie odbierze im tego, że odniesie niesamowity sukces rynkowy. I po co to mówię? No właśnie, może mógłby Steve Jobs jest wśród was, może wy ze swoim małym pomysłem świetnym w jakimś mini warsztacie w garażu przysłowiowym stworzycie kolejne genialne rozwiązanie. Tego wam życzę. Dzięki.